Hej wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj jest super mega ekstra dzień, ponieważ są urodziny Pusina! A jak wiecie, my nadal kochamy Pusiny. Chociaż ktoś ostatnio nam napisał komentarz, że odsubskrybował nas, bo zdradzamy Pusinę ze Stitchem. Ale musicie też o tym pamiętać, kochani, że Oliwii również będą się podobały inne postacie, nie tylko Pusiny. Jednak Pusiny wygrywają, są u nas na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy damy radę nagrać ten odcinek dzisiaj w całości, ponieważ mamy gości. Już jest dosyć późno, a ja planowałam nawet upiec takie małe torciki w kształcie serca. Czy nam to wyjdzie? Nie wiem, ale trzymajcie za nas mocno kciuki, żeby ten film powstał. Zostawiajcie nam teraz mnóstwo łapeczek w górę, jeżeli kochacie Pusinę tak jak my, i pamiętajcie zostawić subskrypcję i dzwoneczek, bo filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8:30. Jak widzicie, na razie mam na sobie pusinowo... Nie, właśnie nie mam pusinowej bluzki, tylko pumę, ale ja to zmienię, wezmę się za prasowanie, mam tylko jedną bluzkę z pusinem i właśnie to ją dzisiaj założę. A Oliwia jest teraz w kuchni, zajada kanapeczki i ja zaczynam powoli przygotowywać nasz pokój. Chciałabym tutaj powiesić napis Happy Birthday, zresztą zaraz wam coś pokażę. Tutaj na podłodze rozłożyłam już takie karteczki. Jak widzicie, one tutaj mają małe dziurki i jest taki pusin ładny na rowerze. I myślę, że tego na rowerze ostatniego damy tutaj na koniec. Tu mam taką tasiemkę i muszę tą tasiemkę przełożyć przez te wszystkie dziurki, żeby powstał ten napis i żebym mogła go powiesić na przykład tutaj, ewentualnie gdzieś tutaj, jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, muszę to sobie na spokojnie przemyśleć. I wyjęłam takie pudło, w którym mamy mnóstwo akcesorii pusinowych i to chyba wyląduje na naszym torcie, jeżeli nam wyjdzie, bo się okazało, że w lodówce nie mam jajek. Tata Oliwii poszedł do sklepu, ale niestety w sklepie jajek również nie było, inne sklepy są już dzisiaj zamknięte, więc chyba poratuje nas dziadek, bo właśnie do niego zadzwoniłam, czy nam przywiezie jajka, i chyba nam przywiezie, z czego bym była zachwycona. Nie wiem dokładnie, co jest w tym pudełku, to jest wszystko nowe, trzeba będzie to odpakować i posegregować. Tutaj też jest coś do powieszenia, myślę, że wszystkiego otwierać nie będę, bo niektóre akcesoria sobie zostawimy na urodziny Oliwii. Tutaj jest kolejny napis Happy Birthday. Tutaj mamy takie pusinki, te patyczki trzeba im tutaj przykleić na przykład na taśmę i one idealnie będą też się komponowały na torcie. Mamy takie słomki pusinowe i inne gadżety, nawet są balony. Będzie się działo, kochani. Tu mamy pusinowy obrus, on również niestety wymaga wyprasowania. Tylko gdzie my położymy ten obrus? Najprawdopodobniej na stoliku Oliwii. A skąd wiemy, że dzisiaj Pusin ma swoje urodziny? Ponieważ jest to zapisane w pusinowej książce i gdzieś tutaj na samym początku były takie informacje. Jest urodziny 18 lutego, płeć żeńska, czyli Pusin jest dziewczynką dla tych, co jeszcze tego nie wiedzą, bo często nam piszecie, że Pusin jest to chłopiec, a jednak nie, nie, nie. Najlepsza cecha wyglądu to paluszki jak fasolki, czyli Pusin lubi najbardziej swoje łapki, mieszka w domku, najbardziej lubi blogowanie i spanie. Ulubione jedzenie każde, ulubione słowo miau, to jest chyba oczywiste, i marzenie, żeby mieć przyjaciół na całym świecie. Jedyny minus tego jest taki, że nie wiem, ile Pusin ma lat. Jeżeli ktoś z was wie, to koniecznie teraz napiszcie to w komentarzu. Ja nawet próbowałam czytać na internecie, ile ten Pusin może mieć lat, ale niestety nie ma takiej informacji. Cześć, kochanie! Ale jesteś brudna na buzi. Ja wiem, że jesz. Oliwia już ma na sobie pusinową bluzkę. A może ty wiesz, ile Pusin ma lat? Myślę, że gdzieś 25. Aż tyle? Tak sobie przeglądam tą książkę i tutaj jest Kraków 2021. To może przyjmijmy, że urodził się w 2021? Ale to nie, on jest na pewno starszy. Albo ustalmy, że ma tyle lat, ile ma Oliwia. Może być? Nie. Może być chociaż 7 lat. Nie, Pusin musi być starszy, słuchajcie, bo jak ja byłam nastolatką i wtedy było modne mieć GG i tam można było pisać na tym gadu gadu i wtedy można było sobie wysyłać właśnie takie obrazeczki z Pusinem, czyli on musi mieć kilkanaście lat.
Serio, a może ma dzisiaj 18 urodziny? Może już jest pełnoletni? Oh my god! Myślę, że ten odcinek będzie podzielony na dwie części, czyli urodziny w prawdziwym życiu. Zorganizujemy tutaj takie urodziny naszym wszystkim pusinkom. Ale dzisiaj będzie w toce, czy...? Dzisiaj. A druga część to będzie toka boka. Oliwia spróbuje urządzić pokój dla pusina, czyli musi być dużo akcesoriów plotkowych ja i jeszcze urodzinowy domki. Pokój. Ja już kupiłam domki. Zaraz musisz mi pomóc, żeby wszystko tutaj pięknie przygotować. Od razu pokażmy, jaki pusin był twój pierwszy. Oliwia pobiegła do taty. Pierwszym pusinem Olijaneczki był ten. Dokładnie ten i pewnie nasi stali widzowie doskonale to wiedzą, że to właśnie ten. A ostatni twój pusin to jest ten oto piękny walentynkowy. Tak on wygląda, nareszcie do nas przyszedł. Witamy cię na naszym pusinowym pokładzie. Oczywiście wszystkim pusinom życzymy wszystkiego dobrego. Ktoś jeszcze nam napisał, że ten pusin walentynkowy nasz to jest podruba. Nieprawda, kochani, to jest oryginał. Podruba wygląda dużo gorzej. Oliwia w ogóle nie ma podróbek, jeżeli chodzi o pusiny. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie sobie pusiny, to patrzcie na tą metkę. Zresztą też pokażemy naszym widzom. Oryginalny pusin, kochani, ma właśnie taką oto metkę. No, tak. I tyle. Odkładamy pusinka na miejsce i bierzemy się za wielkie przygotowywania. Myślisz, że dzisiaj sobie zrobimy jakąś imprezkę z tej oto okazji, jakieś party? Nie wiem. Nie wiesz? Ja pewnie będę miała party w toce boce. Nawet tata Oliwii zaczął nam pomagać, słuchajcie. Już mamy prawie przyczepiony napis birthday. U góry musi być jeszcze happy. A ja w ręku trzymam obrus, idę prasować. Nienawidzę tego robić. Oczywiście, jakby ktoś był chętny, żeby mi zrobić wielkie prasowanie, to zapraszam. Zapraszasz też? Tak, pewnie. Do prasowania chętnych nie za mało. Niestety muszę zrobić to sama. Sorry, pusinek, muszę cię odrobinkę popsikać wodą. Obrus jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj też jest napis u góry Happy Birthday. Tu jest jakaś plama, ale on już był używany i niestety ta plama nie chce się usunąć. Będziesz mi, mamo, potrzebna. A do czego jestem ci potrzebna? Ktoś mi otrzymać. Jak on się nazywał? Pip! Nawet jest tutaj Pip, słuchajcie. Teraz tylko muszę uważać, żeby nie spalić tego pięknego obrusa, bo Oliwia byłaby totalnie zawiedziona. Zaraz ci pomogę, tylko muszę tu skończyć. Kochani, skończyłam je! I tylko zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Totalny sztos. Jest cudownie. Oliwia na pewno będzie zachwycona. O, idzie do nas Olijaneczka. I jak? Wrażenia? A ty dalej masz tą brudną buzię? No, jem. Jeszcze jesz? Jeszcze nie skończyłaś jedzenia? Ile można jeść? Wow. Bardzo ładnie to wygląda. Bym cię teraz poprosiła o pomoc. Jak masz chwilę czasu, to pościągaj wszystkie swoje rzeczy, które masz na biurku. Wszystkie kredki, inne przybory, ponieważ właśnie to tutaj położymy obrus. A nawet chyba wiecie co, można go powiesić, bo on tutaj ma takie sznureczki u góry. Więc myślę, że to pełni rolę też taką, że można taki obrus powiesić na ścianie, żeby był jako taka jakby tapeta, dekoracja, ale u nas już nie ma miejsca na żadnej ścianie. Wszystko jest zawalone różnymi rzeczami. Jak widzicie, nareszcie się przebrałam. Oliwia do mnie tutaj dołączyła i umyła w końcu swoją buzię. Słuchajcie, teraz będzie się działo, ponieważ postanowiłyśmy sobie zrobić pusinowe tatuaże. Oczywiście, że ci otworzę. Mamy płatki kosmetyczne. Niektórzy na to mówią waciki. A ja mam... Ja akurat mówię. Proszę, ja mam takie zestawy. Myślę, że zrobimy sobie... Nie ma tu urodzinowego pusina? Nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten, który przytula Stormi. Jak nie? Mamy jeszcze taki zestaw. Jak tu urodzinowy? Jest, widzicie? O, tutaj w tym miejscu. Ale i jeszcze mamy jeden. Jak nie? Tyle mamy. Także coś powybieramy, powycinamy i będzie się działo. Oczywiście. Jak pierwszy robię? Wlałam tutaj wodę, będziemy sobie namaczać płatki kosmetyczne i trochę z wami rozmawiać. Nożyczki.
Zostawiłyśmy nożyczki tam, bo tutaj się zadziała taka magia, tak to wygląda. A jeszcze powiesiłyśmy tutaj takie cztery pusinki, też bardzo fajnie wyglądają. I nalałam sobie smoothie do pusinowego kubeczka i zaraz również wybierzemy sobie z Oliwią słomki. Ale... Jaką chcesz, różową czy miętową? Różową, ale na różowe jest tył pusina. To chcesz tył pusina? Właśnie dlatego chcę. A na miętowej jest przód pusina. W sumie to im jest mi obojętne, którą ja będę miała. Możemy mieć nawet takie same, bo kubki sobie weźmiemy inne, tak że nam się to nie pomyli. Bo kubków pusinowych mamy cztery? I niestety zapomniałyśmy kupić szampana Piccolo. I tego nie mamy, ale jak ogarniemy sobie te dziary na naszych rękach, to zaczniemy w końcu piec ciasto w kształcie serca, czyli taki torcik. Albo zrobimy nawet kilka takich torcików. Jeszcze tego nie wiemy. Dziadek był, przywiózł nam te jajka, także dziękujemy Ci bardzo. Uratował nas dzisiaj dziadek z tymi jajkami. Dobra, Oliwia wycięła pierwszego pusinka. Ale to na mojej ręce. Proszę. Jaki śliczny, jaki sztosik, pokaż bliżej do kamery, tak wysoko, ale czadowy wyszedł. Jest moc, jest mega, a wybierz dla mnie jakiś tatuaż, który by do mnie pasował. Może taki pusin z kokardką, bo on się kojarzy z prezentem, też jest bardzo urodzinowy. Teraz już w końcu jesteśmy sami w domu, nasi goście przed chwilą wyszli i teraz już w końcu swobodnie możemy dla Was nagrywać właśnie ten oto odcinek. Jeszcze sprawdzałam, kiedy Stormi ma urodziny, czyli ta taka chmurka, ale ona ma dopiero w październiku, więc myślę, że wtedy będziemy świętować jej urodziny. Ja już bym chciała mieć swoje urodziny znowu. Ale miałam je w grudniu, także teraz muszę jeszcze czekać bardzo długo, wiele miesięcy. Najszybciej teraz urodziny będzie miał tata, a potem ty. Ty masz w czerwcu. Właśnie, teraz możesz powiedzieć naszym widzom, w jakim stylu będziesz chciała mieć pusinowe urodziny, czy stitchowe, czy jeszcze jakieś inne? W jakim stylu byś chciała mieć? Kotkowe. No widzicie, czyli będzie pusinowo-kotkowo i jak gdzieś zgubiłam balony. Tu jest to pudełko. Myślę, że sobie nadmuchamy maksymalnie trzy takie pusinowe balony. A wiesz dlaczego? Bo mamy jeszcze balony walentynkowe, które zaraz tutaj przyniosę, bo są w tamtym pokoju i mamy tego balona z Helem, serducho. Dobra, to które balony? Biały, zielony, niebieski? Po prostu? I wystarczy. Resztę chowamy. Kochani, musimy oszczędzać te akcesoria właśnie na urodziny. Taki? Tak. Oliwia mnie wybrała, to mnie zaskoczyłaś. Taki, co jest spaghetti. Dawno nie było w naszym domu spaghetti. O, musimy sobie kiedyś zrobić. Teraz ja ci robię. To oczywiście chyba wygodniej jest to robić w łazience, ale wiecie, nie chcemy pokazywać Wam innych pomieszczeń, tylko dwa pokoje i tyle chyba wystarczy. Reszta to już jest nasza prywatność. Być może kiedyś zdecydujemy się, żeby pokazać Wam łazienkę albo kuchnię. Mój tatuaż jest taki. Oliwie jest ładniejszy. Ogólnie bardzo ładnie Ci wyszedł, ale bardziej mi się podoba Twój tatuaż. Czy już koniec? Kończymy? Czy jeszcze? A ja zaczynam dmuchać balony! Puścimy? Mogę puścić? Bierzemy się dalej za pracę. Jeżeli zrobimy sobie więcej tych dziar, to Wam po prostu pokażemy. Nie będziemy Was tutaj zanudzać. I zostańcie z nami do końca tego odcinka, ponieważ dzisiaj pozdrowimy więcej osób niż 5 z okazji urodzin pusina. Pokaż tą swoją piękną rączkę i łącznie ile masz tych tatuaży? 8. Aż 8, zaszalałaś. Ja już włączyłam tą kulę dyskotekową. Zaraz zgasimy światło, to będzie lepszy efekt. Ale na co? To jest balon numer 1. Tak wygląda balon numer 2, a to jest balon numer 3. Żebym ja wdmuchnęła ten hel, co jest w środku. W środku nie ma helu, bo ja sama dmuchałam te balony. Hel to mamy tutaj, w tym balonie. Czy teraz pomożesz mi upiec ciasto? Taki mały, piękny torcik pusinowy. W Toka Life World to jest taki torcik ładny, bardzo. Mamy taki tęczowy domek, taki bardzo duży domek. Zaraz też widzą, wszystko pokażemy. Najpierw organizujemy urodziny w prawdziwym życiu, a w Toka Boka to za chwilę zobaczycie, na spokojnie. Najpierw pusin musi zdmuchnąć świeczkę,
A żeby zmuchnął świeczkę, to musimy mieć torcik. Więc lecę do kuchni. Chociaż mamy takiego urodzinowego pusina, a nawet dwa, tylko ten trzyma bardziej muffinkę. A ten mniejszy też trzyma muffinkę, nie? Tylko nie wiem, gdzie on jest, bo już tych pusinów masz tyle, że się w tym wszystkim gubię. Tutaj się ukrył nasz pusinek. W sumie, tak one są takie urodzinowe, to możemy po prostu położyć je w tym oto miejscu. To jest mama i dzidziuś. No. Oliwia się ze mnie śmieje, ponieważ ubijałam masę na biszkopt. I zobaczcie, co się stało z pusinem. Jest cały brudny, zaraz to wytrę. To już mamy wszystko wlane, to jest surowe. Teraz nasz biszkopt będzie lądował do piekarnika. Nie wiem na ile, bo jest go tutaj bardzo mało, ale myślę, że jakieś 20-25 minut to musi tam posiedzieć. Ja się jeszcze tak zastanawiam, Misiu, czy my dzisiaj nagramy tą tokebokę w tym odcinku, ale ten odcinek będzie wtedy strasznie długi. A może przełożymy to na jutro? Nie. Nie wiem, to się jeszcze okaże, co z tego wyjdzie. Czy dzisiaj będzie ta tokeboka, czy w innym odcinku? Już nawet kupiłaś domki? OMG! Nawet pakiety. Zaszalałaś. Ale co tam kupiłaś? Jakieś takie fajne kocie rzeczy? Tylko nie szpital. Pusin nie może wylądować w szpitalu w swojej urodziny. Ale nie wyląduje. Mam taką nadzieję. Idę dalej robić nasz torcik. Ja już wiem, co może być pusinem. Kto co? Kto co jak? Oliwia chciała wam tak na szybko pokazać, jaki stworzyła pokój dla misiów? Nie. To jest wszystko misiowe. Dla mojej siostry, ale moja siostra wylądowała tutaj. Ale czy pokój dla pusina będzie również tutaj i tu wszystko będziesz musiała zmienić? To będzie w zupełnie innym domku. Tak. To będzie w zupełnie innym domku. To już teraz wszystko wiem. Ale wam pokażę, jakie kupiłam domki. W tym odcinku? W tym pusinowym? To w jakimś innym pokażesz. Może w jutrzejszym. O, dobra. Kochani, mamy wieczór. Ja nareszcie upiekłam torty. Wyszły aż trzy. Dwa mniejsze i jeden większy. Już wam pokazujemy. Tak to wygląda. Być może nie jest idealnie, ale... Tyle składników było w domu. Miałyśmy oczywiście pojechać na zakupy, tylko nie miałyśmy takiej możliwości, ponieważ byli u nas goście. Ale i tak myślę, że ten odcinek powstał bardzo fajny. To czego nam tutaj tylko brakuje? Co się robi, jak są urodziny? Ej, brakuje świeczki. Tak, brakuje świeczki. Niestety nie mamy pusinowych, ale mamy kocie. A jak wiecie, pusiny to są koty. Którą będziemy odpalały? Białą? Taką delikatnie różową czy czarną? Wybór należy do ciebie. No tak myślałam, że delikatnie różową, to jak możesz to wbić ten tort. Już się nie mogę doczekać, aż go zjem. W środku jest konfitura wiśniowa, bita śmietana, wszystko to, co ja uwielbiam i kocham. I tak wiem, że mam dietę, że staram się nie jeść słodyczy, ale dzisiaj są urodziny pusina, a jak są urodziny pusina, to i tak muszę z tej okazji zjeść kawałeczek. Proszę, żebyś zabrała rączki i teraz śpiewamy Happy Birthday? Tak. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Pusin, Happy Birthday to you. Ja pewnie brzydko śpiewam, ale to jest nieważne. Pomyśl sobie życzenie. Czy chciałabyś mieć jeszcze więcej pusinów? Poczekaj, myślę. Czy będziesz zbierała więcej ich? Chcesz mieć jeszcze więcej? Myślę. Brawo! Udało się! A powiesz nam, co tam w twojej głowie? Nie. Ale to było marzenie pomyślane za pusiny, bo jak wiadomo, pusiny nic nie mówią, ale myślę, że jest im tutaj u nas bardzo dobrze. Ja tam już zdmuchnęłam świeczkę. Ten pusin ma swoją świeczkę. To ja myślę, ja że... Ja uwielbiam ten zapach po zdmuchnięciu świeczki. A ja go nienawidzę. To teraz my zaczynamy jedną wielką imprezę. Myślę, że będzie fajnie. Włączymy sobie muzykę, potańczymy, a ty znowu coś zjesz. I robisz to bardzo głośno, bo słyszę takie... Coś Oliwia żuje. Co to jest? Powiesz nam, czy nie? Ostatecznie postanowiłyśmy, że w tym odcinku nie pokażemy wam tokeboka, ponieważ byłby ten film za długi, ale myślę, że jutro albo w najbliższych dniach nagramy wam coś takiego, chociaż się boję trochę tego odcinka, ponieważ ja nie wiem, jak to się w to gra, ale postaramy się coś pięknego stworzyć.
No ty to umiesz to grać. Bo tata, widziałam, że już udekorował ten domek. No a tata to sobie mógł zrobić po swojemu, my sobie zrobimy też po swojemu i tyle. Teraz. Ale cały. Z okazji urodzin Pusina możesz zadecydować, bo jesteś pusiniarą, ile osób dzisiaj pozdrawiamy, możemy pozdrowić więcej. A ile? Od 5 do 20. 20. Szalejesz. No to jedziemy z tym tematem. Pusina urodziny. Pozdrawiamy. Aleksandra Gajewska. Buziaczki kochana lecą for you. Pozdrawiamy. Kogoś kto napisał z konta LTZZ. Lobioksaria 1, 2, 3, 4, 5 i napisałaś, że w niedzielę miałaś operację nogi. Mamy nadzieję, że wszystko jest ok. Życzymy ci zdrówka. Buziaczki ci kochana przesyłamy. Uciekły mi pozdrowienia. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta user_ws1oe8gr6n. Napisałaś, że chodzisz do 4 klasy, że rocznikowo masz 11 lat i prosisz jeszcze o pozdrowienia dla swojej siostry Oliwii i Julki. No to wszystkie was dziewczyny pozdrawiamy, buziaczki. Pozdrawiamy Natalkę Gil i 7119. Pozdrawiamy lecą do Antosia Hajduk. Pozdrawiamy Konstancja Skibińska 238. Pozdrawiamy Kania 5676. Pozdrawiamy Julia Kowalska plus jeszcze pozdrawianko lecą do twojej siostry Kai. Pozdrawiamy Zosia Plucińska i pozdrawianko lecą do Monika Karawka, która ogląda nas codziennie. Buziaki, taka jest nazwa konta. I kochani, już pozdrowiłyśmy 10 osób, to no jesteśmy właśnie w połowie. Ja tutaj ręce sobie tak... Ktoś idzie. Może goście na imprezę. Choć my, kochana, będziemy pozdrawiać dalej. Trochę kamery inaczej ustawię, żeby tatę nie było widać. Pozdrawiamy Michalinę, która ma psa i jej pies wabi się Tora. Napisałaś do nas na Instagramie z konta Konrad Zakrzewski. Buziaczki. Pozdrawiamy Michałka z Bytomia, który jest naszym fanem. Plus jeszcze lecą pozdrawiankę dla twojej siostry Elizy. Buzialki. Kto to przyszedł? Pozdrawiamy Kingę, która ma psa o imieniu Dexter i drugiego o imieniu Hania. Wow, buziaczki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Martę i Huberta. Prośba o pozdrowionkę z konta Marta Stenka 6740. I pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Lenka 9640. Mamy 15 osób i jeszcze 5. Pozdrawiamy Marcin Kaczyński. Pozdrawianka lecą do Aleksandry Stanulewicz z Gdańska. Napisałaś, że twój ulubiony kolor to różowy i fioletowy. Z Gdańska? Razem ze swoją siostrą Natalią oglądacie nasze odcinki. Jest nam bardzo miło. Pozdrawiamy was i pozdrawiamy Gdańsk. I wszystkich, którzy mieszkają w Gdańsku, bo mamy z tego miasta fajne wspomnienia. Pozdrawiamy Muffin Kany 11122 i napisałeś, że masz na imię... Napisałaś, że masz na imię Weronika i masz prawie 11 lat. Buziaczki, kochana, lecą do ciebie. Pozdrawiamy Blankę, która ma 5,5 roku, uwielbia Oliwię i prośba jest z konta userxb123. Buziaczki lecą do ciebie, Blanko. Ostatnia osoba, do której lecą pozdrawianka, to jest Tymek. I plus jeszcze pozdrawiamy twoją mamę Elę i tatę Tomka. I prośba jest z konta delizabeth.egg. Buziaczki lecą do was wszystkich. Mamy najlepszych widzów na świecie. I ja już kończę ten odcinek. Dziękujemy, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, całusy 102. Oli, a co ty na to, żeby ten jeden torcik użyć i dać tak tacie na twarz? Niedobry pomysł. Szkoda tortu, masz rację. Lepiej go zjeść. No.